Ziomeczki, powiem wam, że naprawdę po tym, jak gang Abry wygrał wojnę, wydaje mi się, że Bobiksonowi totalnie odbiła palma. Zobaczcie, co on w ogóle wyprawia. Jeśli oglądaliście wczorajszy odcinek, to wiecie, że on zaczął sobie robić w swojej górze, dokładnie, słuchajcie, w tamtym miejscu, na nowo survival. Jakby o co chodzi? Z itemów, których nawet nie ma, bo ani nie poszedł do magazynu, ani do jednej bazy, tajnej, drugiej, trzeciej, piątej, nie. Po prostu zaczął sobie ścinać drzewo, jak gdyby nigdy nic. Zaraz wam to, słuchajcie, pokażę, bo on ten survival kontynuuje. Ja nie wiem, czy słuchajcie, on po prostu teraz się jakoś dziwnie zachowuje, czy on specjalnie troluje, ale patrzcie, biega z żelaznym kill-offem, szuka po skrzyneczkach, nawet słuchajcie, zaraz wam pokażę, musicie oglądać do końca, bo naprawdę będzie zabawnie. Zrobiłem dla niego specjalnie taką jakby mega prezentową skrzynkę, gdzie są diaksy, gdzie jest TNT, gdzie słuchajcie, jest lava, dirt, mnóstwo różnych rzeczy i zobaczymy, czy on to w ogóle weźmie, bo tak jak mówię, on słuchajcie, w ogóle nie bierze swoich starych rzeczy, tylko zaczął robić survival w Bobowicach na nowo. Ja nie wiem, słuchajcie, czy z nim jest coś nie w porządku, to już wy ocencie w komentarzach, ale moi drodzy, pamiętajcie koniecznie o subskrybowaniu kanału, żeby zaraz stało nas po prostu tutaj jak najwięcej i pamiętajcie także o dzwoneczku, a teraz słuchajcie, ja piję poteczkę i idziemy zobaczyć, co on robi, bo widziałem, że wam się to mega, ale to mega podobało, jak właśnie podglądałem, co on tam wyprawia, bo serio, co z nim jest? On sobie węgiel kopie. On węgiel kopie, kiedy w magazynie ma cały skrzyn. O, teraz jak to zastąpi, to będzie pięknie. Słuchajcie, nie, dobra, ja może wam pokażę, słuchajcie, tą skrzynkę. Może po prostu ja wam teraz pokażę, bo patrzcie, zrobiłem dla niego coś takiego. Zrobiłem po prostu dla niego prezent, żeby on miał już gotowe itemy. No widzicie, jakieś diaksowe sety, stack złota, jakiś glowstone, tutaj chociażby kolejne diamenty, chociażby też tutaj piecyki. No naprawdę, słuchajcie, no prezent jakich mało. Wylałem mu także tutaj lawę, żeby, słuchajcie, miał ewentualnie śmietnik. I serio, jakby ja nie wiem, co jest z tym kolesiem, nie... On naprawdę... Teraz kopię dioryt. Albo... O nie, no co jest... Co jest z tym szczawem? No co z nim jest nie tak? Co się dzieje? O nie, te płaszki, o nie! I jeszcze myślę, że to mam... Nie, no słuchajcie, zażenowanie mnie łapie, no. Po prostu, słuchajcie, cringe mnie łapie, jak to... Co to jest? O, dobrze, zobaczył tą skrzynkę. W końcu zobaczył tą skrzynkę, bardzo dobrze. Niech weźmie te itemy i niech po prostu ogarnie dupsko, bo nie mogę... O, to mi się przyda strasznie na najwiki. Ej, wziął mi tagi. Do kosa. Nie. Nie! To był prank, to był prank. To był prank, słuchajcie, że on wyrzucił te diaksy. Dobrze wiem, że tak naprawdę, słuchajcie, ich nie wyrzucił, tylko to był tylko fake. Spokojnie, spokojnie, słuchajcie, nie patrzmy na to, że... Elegancko, dircik. O, słuchajcie, wrzucił 7 bloków diaksów do lawy, rozumiecie to? Jakby, bo ja nie rozumiem. Nie, fizycznie, słuchajcie, nie rozumiem. Ale tam było jeszcze mnóstwo innych itemów. To wierzmy w to, że on je użył. Ej, ale słuchajcie, mu odbiło. Po prostu, słuchajcie, odbiło mu przez to, że przegrał wojnę. Takie, słuchajcie, taka jest moja opinia, że serio, on się tak przejął tą wojną przez 1,5 miesiąca, wiecie, zbrojeń i tak dalej. Co jeszcze zrobię? Co on robi? Czy on podmieni... Słuchajcie, on stawia dirta po prostu zamiast innych blo... No co jest z tym kolesiem nie tak? Nie, no nie wierzę w niego. Po prostu, słuchajcie, w niego co nie wierzę, no. Bije? O nie! Dioryt mnie bije! No proszę was, nie mogę na to patrzeć, po prostu muszę uciekać. Serio? Schować. Co on robi? On się zachowuje, słuchajcie, jakby był nowy w Minecrafcie, a ledwo co, a wygrałby, słuchajcie, z nami wojnę. I w dodatku powiem wam, że on przecież zrobił sobie tutaj farmę, totalnie bez wody. Tutaj sobie jeszcze wykopał jamę, w której chyba będzie robił domek. Ja nie wiem, co się dzieje. Totalnie nie wiem, co się dzieje. Może, słuchajcie, on troluje, a może jakby... Ja nie wiem, no bo serio, jeżeli on wie, że ja go podglądam, no to wtedy spoko. To tak naprawdę on sobie kręci bekę ze mnie, z was i tak dalej. Ale jeśli on jakby na poważnie o, robi survival, to... Będzie tu dużo dirta. To ja nie wiem. Yay! Nie podoba mi się to, słuchajcie. Naprawdę mi się to bardzo nie podoba. Serio, co nie podoba mi się. Przestań po prostu to robić, no. Dircie, nie bij mnie, tylko nie dir. Poważnie. O, przestał, fajnie. Poważnie. Dirt go. O, teraz muszę zrobić najważniejszą rzecz. Nie, naprawdę... O Jezu, słuchajcie. Ej, a może ja po prostu wypiję mleko i się go wprost zapytam, co on w ogóle odwa... W końcu chyba zacznie robić coś pożytecznego. Ty, wziął kowadło? Może to ma jakiś sens. Ej, może zrobi teraz coś ważnego. O nie, to się podpala szybko, muszę tu zgasić. Ej, po... drzewo mu się podpala. Drzewo mu się... Musimy tu zgasić, szybko, gaś się. Co? 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 Nie, muszę coś więcej. Co on robi? Czy on wrzuca itemy do ognia? Nie, no bez jaj. Nie, muszę więcej tych itemów. Cały stak złota, on zgasi. No nie! Najgorzej, muszę więcej, szybko, bo ci.
Ej, co jest z tym kolesiem nie tak? Ej, słuchajcie, i taki koleś miał z takich koksów i miał z nami wygrać wojnę? Ej, wszystko, mu się jara teraz. Ej, mu odbiło autentycznie, słuchajcie, chłopakowi odbiło. Ej, co jest grane, słuchajcie? On wziął po prostu itemy stąd. Ej, dobra, a buchnijmy mu jedno TNT, słuchajcie. Tak dla niepoznaki. Jedno, słuchajcie, TNT mu tutaj buchnijmy. Jedno, tak jak gdyby, słuchajcie, nigdy nic. Naprawdę, z takim człowiekiem my mieliśmy przegrać wojnę? Przecież to jest... O nie, to drzewo jeszcze wybucha! Ups, chyba trochę mu za bardzo to rozwaliłem. Co tu się stało? Drzewko nie wybucha i przeplasza. On jest nowy w Minecrafcie, mam wrażenie, słuchajcie, no. Stało? On się zachowuje jak w grudniu, kiedy go poznałem. Jak kupę lubię z samego lana, to tak nie, słuchajcie, nie wierzę, nie wierzę. Dobrze, dam mu, słuchajcie, dosłownie 30 sekund na to, żeby on ogarnął to sobie, bo mam nadzieję, że, słuchajcie, za 30 sekund wrócę i po prostu będzie po staremu, bo mu odbiła po prostu palma. A tymczasem, moi drodzy, wam przypominam, że jeżeli chcielibyście sobie zakupić takie kozackie koszuleczki Abrateam, czy chociażby bluzy z kapturem, czy bez kaptura, z takimi kozackimi wzorami właśnie Abrateam, ale także są oczywiście inne wzory na sklepie, to wpadajcie właśnie na sklep, czyli na stronę www.abra.ty. Jest to pierwsza linijka w opisie, więc każdy z was może ją kliknąć nawet bez rozwijania opisu i macie darmową dostawę od 99 zł kurierem, nie jakąś pocztą, tylko serio, kurier przyjeżdża do was, więc oszczędzacie jakieś dwie dyszki na przesyłce, więc wydaje mi się, że spoko akcja, bo już właśnie zakupując jedną bluzę z kapturem macie przesyłkę za darmo, więc skorzystajcie, a także macie oczywiście na maseczki kody zniżkowe w opisie. Jeżeli taką maseczkę, słuchajcie, chcielibyście sobie zakupić właśnie wielorazowego użytku, to zapraszam, wpadajcie koniecznie www.abra.ty, bo dla każdego widza, dla każdej widzki coś się znajdzie, bo są rzeczy i dla chłopaków, i dla dziewczyn, są w mniejszych rozmiarach oraz większych i jest dużo różnych gadżetów dla każdego widza i widzki, tak jak mówiłem. Obserwujcie także Instagram sklepu Abra Sklep oraz mój prywatny Abra.ty. Dobrze, czy on się ogarnął? Ale to są lamusiarskie rzeczy. To klienty trzeba spalić, żeby tutaj nie wybuchało. Co on zrobił? Czy on... Musi się tu spalić. Nie, słuchajcie, jakby... No, nie, ale... O nie, bo tak to wybuchnie! O nie, przecież trzeba to tak zrobić. Ej, słuchajcie, czy to jest ten sam człowiek, z którym my robiliśmy wojnę? Bo jakby ja się zastanawiam, bo ja nie jestem w stanie tego ogarnąć. On się zachowuje bardziej nubowsko. Ej, serio, mam wrażenie, że on się zachowuje bardziej nubowsko niż w grudniu, kiedy go poznałem. No słuchajcie, czy nie? No tak mi się wydaje, no jakby z tym kolesiem coś jest nie w porządku, no. Całą skrzynkę itemów mu dałem, a... I tak dobrze, że słuchajcie, zostawił sobie tutaj te diamentowe, ale jak... Naprawdę, on spalił, słuchajcie, tutaj mnóstwo itemów, które ja mu tutaj... Nie, słuchajcie, nie wiem, co jest grane, po prostu nie wiem. Zaraz, słuchajcie, wezmę lawę, ej! Wezmę zaraz, słuchajcie, lawę i po prostu mu tam wyleję. Spalmy go, słuchajcie, spalmy chłopa, bo to po prostu są jakieś żarty, serio. Ja myślę, że on może nas trollować. Ewidentnie, słuchajcie, chłopak może nas trollować. Dobra, spalmy go. Ty, nie, czekajcie, czekajcie. O, ups. Co to? O nie! Nie, patrzcie to, jak on przeżyje, to padnę. O nie, szybko, woda. Nie chcę, słuchajcie, go... Ty, przeżył? Nie chciałem, słuchajcie, już jednak go zabijać. Ej, ale serio, no, on robi totalnie survival od zera. No co? Co się dzieje? On zostawił całe bobowice? Naprawdę, słuchajcie, on chce to wszystko zostawić? To czemu on się nie przeprowadzi gdzieś indziej? Dlaczego, słuchajcie, on nie weźmie itemów z tej skrzynki? Dlaczego on nie weźmie, słuchajcie, itemów z tamtej skrzynki? Dlaczego nie weźmie itemów, słuchajcie, pod nami? Przecież jest gigantyczny kompleks baz, patrzcie, tutaj. Tutaj przecież, słuchajcie, normalnie jest baza. Spójrzcie, te żółwie. Przecież tam są wszędzie skrzynki na dole. Dlaczego on nie weźmie stamtąd itemów? Dlaczego, słuchajcie, on nie weźmie itemów chociażby stąd? Przecież tam też jest masa skrzynek, słuchajcie, nawet tu są jakieś skrzynki. Dobra, akurat tu nic nie ma. Ale serio, no tu są wszędzie itemy. Dlaczego on nie chce tego wykorzystać? No błagam, no. On, słuchajcie, robi sobie albo z nas bekę, po prostu jaja, albo naprawdę on tak przeżywa przegranie wojny. I wydaje mi się, że ta druga opcja jest bardziej prawdopodobna, że po prostu chłopak się dziwnie zachowuje, bo tak to wszystko przeżywa. No nie wierzę w to, no co to jest grane? On sobie zaczął po prostu robić domek na survivalu. Tak, o, ty, poszedł chyba do kopalni. Dobra, dawajcie za nim. Ej, on robi sobie kopalnię. O proszę. Ej, tutaj trzeba w dół. Ej, ale on się dokopie do swojej bazy. Ej, serio, do swojego magazynu się dokopie. To może wtedy, jak zobaczy te itemy, jak zobaczy ten swój magazyn rozwalony, to może wtedy przyjrzy na oczy i stwierdzi: oho, dobra, jednak sorry, normalnie będę grał, a nie będę udawał debila. Bo póki co to naprawdę robi z siebie debila i... On kopie sobie żelaznym kilofem i... Wiemy się do... Jako jaskinia tajemnicza. Gdzie ja wpadłem? O, to są żółwiki, cześć,
dokopał się w końcu do swojej tutaj bazy. Ma przecież portal na chmurę. Ale tutaj... nie widziałem, wow. Popływam z wami. Ale tu rozwalone jest wszystko, serio. No po prostu idź do bazy, idź do bazy. Weź itemy i się ogarnij. No bo po prostu nie mogę się na to patrzeć jeszcze. Te obstrane gacie, no bez jaj. Co tu się dzieje? O, poszedł. Co tutaj mi zostało? O, ma itemy, widzicie? O, ile itemów tutaj jest, tu nic nie ma. A tutaj? Tutaj też jest. Ej, no ale tu są itemy, słuchajcie, tam dalej skrzynki. Tutaj na dole, słuchajcie, jest tajna baza. Jedna, druga, piąta, 45. Słuchajcie, no na pewno coś tutaj jest. No błagam, no nie uwierzę w to, że on po prostu tak sobie tutaj lata. Po prostu nic mu nie zostało, no to jest niemożliwe, słuchajcie. O, tu jaka cenna skrzynka. Wow. Ale faza, muszę to wziąć. Poważnie, a tamte skrzynki. Nie, jakby serio. O, tu są skrzynki. Serio, Bobo. Naprawdę. Wow, jakie tu są itemy, wow. Serio, Bobo, tutaj są już nawet, nie, jakby, nie, no błagam, słuchajcie, no diaksy w ścianie, złoto w ścianie, on tego nawet nie kopie, no. Co tu się dzieje, słuchajcie, no jeszcze motylka klipa bije, no. Serio. Słuchajcie, ej, no to wy musicie mi napisać, czy z nim jest wszystko w porządku, bo póki co to ja naprawdę nie wiem, co się dzieje, ale moi drodzy, serio, nim chyba trzeba się po prostu zająć, ja chyba po prostu muszę z nim wprost porozmawiać, stary, jest coś nie w porządku, jeżeli masz problem, to po prostu mi powiedz, porozmawiajmy jak kumpel z kumplem, bo się przecież pogodzić, wy chyba tak trzeba zrobić, zaproponujcie w komentarzach, co zrobić, bo po prostu nie wiem, a tymczasem subskrybujcie kanał, żeby nasza tutaj armia się rozrastała, żeby nasza rodzinka była po prostu jak największa, a poza tym wpadajcie koniecznie w pierwszą linijkę opisu, czyli na stronę www.abra.ety, bo tam na was czekają przekozackie, genialne gadżety właśnie takie, na przykład jak ta koszulka niebieska Abra Team, ale oczywiście możecie mieć koszulkę w innym kolorze, czy chociażby bluzę kolorową z kapturem, bez kaptura, kubek, poszewkę i macie darmową dostawę kurierem od 99 zł, czyli już przy zamówieniu samej bluzy z kapturem i oszczędzacie na tym kurierze dwie dychy, więc chyba całkiem spoko, bo kurier też bezpiecznie przyjeżdża do was, możecie sobie obczaić też maseczkę. I macie kody rabatowe w opisie. Elo, co tam? A co ty tu robisz? A tak sobie chodzę. Bo ja tutaj jak coś śpię, więc mi nie przeszkadzaj. Dobra, to dobranoc, byków takim. No co mnie budzisz? Co? Więc po prostu słuchajcie, obczajcie sklep, bo są różne rzeczy w różnych rozmiarach i w krojach i dla dziewczyn, i dla chłopaków, i dla małych, i dla dużych, więc obczajcie i pamiętajcie, żeby obserwować Instagram sklepu Abra Sklep oraz Instagram mój prywatny Abra i ty. No co ty mnie budzisz? Nie dać człowiekowi spać? Co się dzieje? Ja cię wyjaśniam. Lecisz! Po tobie! No, daj mi spać! Słuchajcie, no po prostu z niebie jest coś nie w porządku, no odbiło chłopakowi! Trzymajcie się, dobrego dzieciaka, eleczko i pół!